Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj tak naprawdę podsumowanie wczorajszego streama, który odbył się na oficjalnym kanale Shakesa na Twitchu, gdzie były pokazane głównie szczegóły dotyczące legendarnego lochu, oprócz tego jakieś tam można powiedzieć ciekawostki dotyczące urodzin, najprawdopodobniej urodziny zaczną się w weekend za tydzień, oprócz tego we wtorek, w środę i w piątek w przyszłym tygodniu mają być jakieś tam ciekawostki podane dotyczące właśnie urodzin, jakieś szczegóły i tak dalej, więc polecam śledzić ten kanał, bo jak będzie jakaś fajna informacja, to ja od razu wrzucę film na ten temat, od razu to omówimy. Także w tym momencie możecie zasubskrybować, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, zostawić dzwoneczek, żeby właśnie te filmy do Was dotarły. Oprócz tego pod tym filmem zostawiajcie kciuka w górę w tym momencie, żeby film rozszedł się po YouTubie, żeby więcej osób się dowiedziało, co już wiemy. I tak naprawdę chyba tyle, chyba zaczynamy. Mam oczywiście dla Was obrazki przygotowane, co tam ciekawego się wydarzyło. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma nową kolekcję gier o średniowieczu. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, są tutaj naprawdę gierki w fajnych cenach. Oprócz tego oczywiście bardzo dużo gier na inne platformy, karty podarunkowe do ładowania i tego typu rzeczy. Eneba wyróżnia się też tym, że jeżeli będziecie mieli jakiś problem ze swoim kluczem, który zakupicie, to działa tam support 24/7 przez live chat, możecie się skontaktować i wyjaśnić wszelkie problemy. No i zachęcam oczywiście do linku w opisie, dlatego że tam znajdziecie sobie aktualne ofertę. Możecie zarejestrować się z mojego reflinku i dostać 1 euro na start. Możecie również użyć kodu Neutral. Zaprezentuję, jak to działa. Wybierzemy sobie tutaj nową gierkę tak naprawdę. Możemy sobie ją kupić za 105,58 zł. No i jeżeli nas zapytają o kod rabatowy, no to wpisujemy po prostu Neutral i dzięki temu dostaniemy 3% zniżki. Więc myślę, że to jest również fajna okazja, żeby właśnie sobie jakąś gierkę nową zakupić. Jak widzicie, rabat 3,16 zł. No i tak, pierwszy obrazek to jest coś takiego. To jest najprawdopodobniej jeden z legendarnych itemów, który będzie można zdobyć właśnie w tym legendarnym lochu. Mam nadzieję, że tu wszystko dobrze widać w ogóle. Nie wiem, dajcie znać, czy u Was też jest takie gorące. Ja to nagrałem w okolicach godziny 10, a jest u mnie już 27 stopni. Zresztą po mnie widać, że cały czerwony jestem. Także sorki, jakbym coś tam nie ogarnął, no ale jest tragedia, nic się nie chce robić. Ale mniejsza z tym, jak widzicie na obrazku mamy pierwszy legendarny itemek, który został zlikowany. I co on nam mówi, co w ogóle świadczy na ten temat tego legendarnego lochu? Najprawdopodobniej legendarny loch będzie bazował na po prostu Shakesie, będzie bazował na grze Shakes and Fidget, dlatego że zaraz zobaczycie, że potwory w tym lochu to będą jakieś tam potwory wyciągnięte właśnie z gry, pokroju na przykład tutaj powiedzmy tego Władcy Podziemi, to widzicie, pokroju Władcy Podziemi, tutaj jak jesteśmy na Warcie, to pokroju tych strażników z Warty, zaraz to Wam pokażę, ale po prostu wygląda na to, że legendarny loch nie będzie bazował właśnie na jakichś tam itemkach z jakichś tam lore innych gier, na przykład tam Gry o Tron i tak dalej, tylko po prostu zrobią coś takiego. Dlaczego? Ano dlatego, że ten kapelusz to jest po prostu kapelusz Abawuwu. Jak widzicie tutaj, teraz Wam jeszcze myszką, mam nadzieję, że to widać, więc jak widzicie to tutaj po prostu, no a kapelusz Abawuwu, nie? Więc prawdopodobnie będziemy mogli się ubrać w itemki, które są gdzieś tutaj rozbite w grze. Czy ja mam dźwięk włączony? Mam. Dobra, wszystko git. To jest pierwsza rzecz, to już możemy sobie ukryć. Kolejna rzecz to jest coś takiego. Taki, można powiedzieć, że basenik z duszami, tutaj widzimy, że władca się bawi i tak dalej, no jest to coś, można powiedzieć, że z tym traktorem związane i tak dalej, w każdym razie wydaje mi się, że to jest po prostu item, bo zresztą zobaczcie, że na takim samym tle zresztą jest jak ta czapka mi się pokaże, nie, o, dokładnie, tak na takim samym tle jak właśnie ta czapka, no i wydaje mi się, że to jest po prostu itemek i prawdopodobnie to będzie tutaj ten trinket, o, wy tego nie widzicie, muszę to kontrolować, sorki, ale wy tego nie widzicie, o, prawdopodobnie to będzie ten trinket, gdzie ja mam teraz puszkę Pandory, to wydaje mi się, że to właśnie będzie ten itemek. Także ciekawa sprawa. Może to być nawet ładny secik, wbrew pozorom. Ja tutaj myślałem, że z Harry'ego Pottera to będzie ładny set. To był ten ostatni z Harry'ego Pottera, który był no niezbyt ładny moim zdaniem. A tutaj wydaje mi się, że ten właśnie związany z grą będzie git. Dobra, czyli to już mamy pokazane. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz to są właśnie najprawdopodobniej, chociaż to w sumie tło jest takie samo jak ten basen z tymi duszami. No to wiadomo, to są wszystko przecieki, to są też moje jakby takie odczucia, że wydaje mi się, że ten basenik idealnie by pasował właśnie na to miejsce tego trinketu. No ale okej, teraz mamy właśnie tych strażników, o których mówiłem. Jak widzicie są oni tacy, czy ja to mogę Wam powiększyć delikatnie? Poczekajcie, może powiększymy troszeczkę. O, zrobimy coś takiego. No jak widzicie, oni
są tacy, no jakby po ciemnej stronie, nie? Wiadomo, że chodzi o tych strażników z Warty, no ale tutaj trzymają pochodnie i tak dalej, więc prawdopodobnie to będzie przeciwnik w nowym lochu i jeden z wielu przeciwników, albo coś takiego. No to jest tak jakby ciemna strona Shakesa, można by powiedzieć, w tym legendarnym lochu, ale do tego zaraz przejdę. No i teraz cyk. Mamy druida, który również jest, można powiedzieć, zrobiony tak mrocznie. Jak widzicie, ma tutaj maskę niedźwiedzia i tak dalej. I to właśnie nie wiem, czy to będzie jeden z bossów może. Może jeden, tymi bossami będą klasy postaci albo coś takiego, nie wiadomo. No ale taką grafikę też nam przedstawili. Także tak to po prostu wygląda. Do tego druida nie jestem przekonany tak naprawdę. Kolejna rzecz to jest barbar. To jest po prostu barbar, którego mamy jako naszego pachołka po odblokowaniu wieży oczywiście. No jak widzicie, on też jest przedstawiony w takiej, można powiedzieć, mrocznej wersji, więc on też będzie najprawdopodobniej jednym z przeciwników w lochu, albo jakimś bossem, albo coś takiego. Więc no, tak jak mówię, no legendarny loch bazowany po prostu na, można powiedzieć, mrocznej stronie Shakes and Fidget. No ale powiem wam, że póki co no znamy prawdopodobnie tylko i wyłącznie czapkę i ewentualnie tutaj ten trinket. No i powiem wam, że ta czapka fajnie będzie wyglądać tak w ekwipunku, nie? Mi się na przykład podoba. Może to być w sumie pod względem wyglądu itemków jeden z lepszych legendarnych lochów, jaki był odpalony do tej pory. Dobra. Przedostatnia rzecz to jest po prostu wygląd tego legendarnego lochu. Tu wam troszkę powiększę i przesunę. Jak widzicie, jeżeli chodzi o ten legendarny loch, no to za wiele się nie zmieniło. Również mamy 100 pokoi, również mamy tutaj jakieś specjalne umiejętności, możemy iść tam, wiadomo, znaki zapytania, drzwi zamknięte na klucz i tak dalej. Mamy też te buffy i debuffy, co ja powiedziałem o specjalnych umiejętnościach. Także no najprawdopodobniej nic się nie zmieniło, co jest, wydaje mi się, że okej, dlatego że pamiętamy, ostatnia wersja legendarnego lochu była jedną z lepszych, dlatego że o wiele szybciej się ją robiło, bo ma tylko 100 pokoi zamiast 200. No i po prostu wiadomo, z goldem było okej, nie dawało za dużo, nie dawało za mało. W sensie no, dawało okej przy paru pierwszych próbach, a później już była takiej ilości, że się nie opłacało tego robić dla samego golda, więc to jak najbardziej na plus. Nie mogli tam sobie farmić ludzie bez, można powiedzieć, pomyślunku. No i co? I wygląda to git, nie? W sensie, no, grunt, żeby nie zepsuli, bo wydaje mi się, że obecny legendarny loch, ten, który był ostatnio, jest na takim etapie, że już go bardzo zmieniać nie muszą, żeby on po prostu tak był, bo tak jak mówię, no szybko się go robiło i generalnie był git. Spoko też te super umiejętności. Dla graczy free to play bardzo git, bo ten nowy loch, który był właśnie ostatnio i który będzie najprawdopodobniej teraz, bardzo podobny, no gracze free to play przy odrobince szczęścia mogli zrobić go nawet dwa razy w ciągu tych 10 dni, jak był otwarty, także no to jak najbardziej na plus. Dobra, czyli to chowamy i ostatnią graficzkę, jaką mam dla was przygotowaną, to jest właśnie coś takiego. No i jak widzicie, tutaj mamy pokój 29 na 100, no ale jak sami możecie zauważyć, przeciwnikiem właśnie w tym pokoju jest tutaj Władek, nie? Czyli nasz władca podziemi, czyli jeden z tych przeciwników, oczywiście w takiej śmieszkowej, można powiedzieć, wersji. No ale spoko, wydaje mi się, że to jest git. Mogli to zrobić dlatego, że będą po prostu urodziny gry, no i ten legendarny loch wejdzie właśnie z okazji urodzin gry, więc może to takie nawiązanie do gierki i tak dalej. Tak czy siak, moim zdaniem spoko, no przedłużyli sobie jakby te legendarne lochy, bo nie zaczerpnęli z żadnego tam lore, z żadnej tam innej serii i tak dalej, tylko po prostu zrobili na podstawie własnej gry legendarny loch, także no okej, nie? Więc to ostatni jakby obrazek, który miałem. Ostatni, który jakby gdzieś tam ktoś zrobił, gdzieś tam dostałem i tak dalej na Discordzie. Także no, wydaje mi się, że jest to ok. I tyle, tak naprawdę tyle. Tak jak wspominałem, najprawdopodobniej będą to itemki związane stricte z grom, nie z jakąś tam serią pokroju właśnie Harry Potter. Będzie to legendarny loch, który no po prostu będzie bazowany na grze. Będą tam mroczna strona Shakesa, nazwijmy to, jeżeli chodzi o potwory i tak dalej. I wszystko, nie? Kiedy to wszystko będzie się działo, nic jeszcze nie wiadomo. Tak jak powiedziałem, będą jakieś informacje ogłoszone we wtorek, w przyszłym tygodniu, w środę oraz w piątek. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. No wydaje mi się, że w piątek chyba odpalą ten legendarny loch. To już i tak będzie po urodzinach tak naprawdę, bo takie oficjalne urodziny gry są 22 czerwca. Więc pewnie ten loch tak zgaduje. To jest oczywiście moja tylko tam spekulacja. Pewnie odpalą ten loch w piątek. Będzie pewnie otwarty gdzieś przez 10 dni standardowo, może 11. Zobaczymy. No ale mówię, tego wszystkiego dowiemy się w przyszłym tygodniu. Jak będzie coś ciekawego mówione we wtorek czy też w środę, to ja wam również to streszczę, nagram na ten temat film. I to tyle. Także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Przypominam o tych kciuka w górę, przypominam o subskrypcji, jeżeli ktoś nie subskrybuje, żeby być na bieżąco z Shakesem.
Chyba tutaj jako jedyny, można powiedzieć, w polskim community robię takie streszczenia, więc można się czegoś dowiedzieć. I robię je w miarę szybko. Już bym to nagrał dla was wczoraj, ale wczoraj wróciłem późno do domu, już totalnie mi się nie chciało, mimo że już miałem te screeny, więc stwierdziłem, że nagram dzisiaj z rana. I tyle, tak jak mówię, subskrybujcie, zostawiajcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha, również są linki w przypiętym komentarzu oraz opisie. I tak naprawdę chyba to wszystko. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!